Bardzo dziękuję za przybycie i bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny mogę wręczyć Państwu te laury. Jestem z tego niezwykle dumny, tym bardziej, że to już jest 11 raz, kiedy prezydent Rzeczypospolitej bezpośrednio laureatom i mistrzom, wicemistrzom krajowym te tak ważne nagrody wręcza. Tym bardziej jest to dla mnie wzruszające, że po raz pierwszy zrobił to w 2008 roku pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Jak znam życie, za sugestią obecnego tutaj pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego, który był wtedy jego doradcą do spraw rolnictwa, a zarazem moim kolegom z kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej, bo wtedy razem z panem ministrem przy boku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego służyliśmy Rzeczypospolitej. Ale muszę powiedzieć, że razem z moją małżonką bardzo lubimy tą uroczystość, bardzo lubimy to spotkanie. Po pierwsze dlatego, że ono jest bardzo miłe, zawsze jest bardzo miłe. A po drugie dlatego, że można pokazać za pośrednictwem mediów całemu polskiemu społeczeństwu i wszystkim tym, którzy w różnych miejscach na świecie mogą tą transmisję oglądać, jak dzisiaj wygląda polska wieś, jak wyglądają ludzie, których ręce na co dzień dzisiaj pracują na polskiej roli, którzy są polskimi rolnikami, którzy dzisiaj współpracują i rozwijają tą tak niezwykle ważną gałąź polskiej gospodarki. Gałąź, która jest absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego, bo to nie kto inny, tylko właśnie polscy rolnicy i wszyscy ci, którzy wokół rolnictwa pracują, rozwijając swoje gospodarstwa, rozwijając swoje firmy, rozwijając swoje rodziny, swoje domy, ale także, a może przede wszystkim rozwijając tym samym Rzeczpospolitą, działają. Działają nieprzerwanie, mimo wszystkich trudności, mimo wszystkich przeciwności, których przecież w życiu tak wiele, czasem ze względu na błędy ustawodawcy, czasem ze względu na problemy z urzędnikami, ale czasem po prostu ze względu na kaprysy przyrody, od których przecież rolnictwo niezmiennie od zarania dziejów jest uzależnione. Dziękuję Państwu. Z całego serca dziękuję za tą niezwykle wytrwałą pracę dla Rzeczypospolitej. Dziękuję za to, że dzięki waszemu trudowi, dzięki waszej bardzo często upartości w realizowaniu swojego, w dążeniu do swojego celu, dzisiaj Polska wygląda tak, jak wygląda. Że można w każde miejsce na polskiej wsi dzisiaj zabrać przedstawiciela dowolnego państwa światowego i pokazać mu, proszę, tak dzisiaj wygląda polska wieś. I powiedzieć to z dumą. I powiedzieć to z satysfakcją. Bo w każdym miejscu Polski jest się czym pochwalić. Dzięki Państwa wysiłkowi. Dzięki Państwa trudowi. Oni mogą zobaczyć na półkach sklepów na całym świecie produkty z Polski. Produkty wytworzone przez polskiego rolnika. Produkty wytworzone w polskich gospodarstwach, bardzo często znajdujące się na szczycie produkcji najczystszej, ekologicznej, organicznej, tego, co ludzie modni, nowocześni dzisiaj tak niezwykle cenią. Z całego serca Państwu za to dziękuję. Zostać mistrzem, wicemistrzem czy laureatem to wspaniałe wyróżnienie. Przechodzi się do historii swojej wsi, swojej miejscowości, ale przede wszystkim rodzina zapamiętuję to na pokolenia. Gratuluję Państwu z całego serca odebrania tych nagród. Proszę o dalszy wkład w rozwój tego konkursu. Dziękuję Stowarzyszeniu Agrobiznes, obecnym tutaj panem prezesem. Dziękuję wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego, które na poziomie wojewódzkim prowadzą ten konkurs. Dziękuję bardzo audycji programów rolnych, programu pierwszego Telewizji Polskiej za jego prowadzenie. Przecież to już 26. edycja, kiedy ta Agroliga trwa nieprzerwanie z wielkim sukcesem. Ogromnie, ogromnie wszystkim Państwu dziękuję i gratuluję. Gratuluję tak pięknego wpisania się w rozwój Rzeczypospolitej
I proszę o jeszcze. Proszę, żeby rozwijać swoje gospodarstwa, proszę, żeby rozwijać swoje firmy, bo to jest piękny, tak jak powiedziałem, wkład w rozwój Polski. Proszę, żebyście Państwo mieli następców, proszę, żebyście zarażali swoim przykładem. Niedawno ktoś z historyków powiedział mi, wie Pan, Panie Prezydencie, że Polska w tej chwili znajduje się na najwyższym poziomie rozwoju w stosunku do reszty Europy od XVII wieku. Aż trudno w to uwierzyć, ale przeciętny poziom życia i rozwoju w naszym kraju dzisiaj jest największy od XVII wieku. To dzięki Państwa trudowi, dzięki Państwa wkładowi, dzięki Państwa pracy. Tak właśnie jest. I mamy się dzisiaj czym pochwalić i będziemy mogli pięknie się rozwijać, gospodarować i mieć się czym chwalić dalej. Jestem za to ogromnie wdzięczny i tak proszę trzymać. Szczęść Boże!